Dobry wieczór, cześć. Jeszcze raz, Marko. No, tym dobry razem... wieczór. Widzisz, tak poważniej trzeba, lepiej. Tomku. Tak. Pomyśleliśmy z Tomkiem, że gdybyśmy nie wystąpili razem, to mógłby się zjazd jednak nie udać. Czegoś by brakowało? No właśnie, Marku, ja lubię tak na ciebie spoglądać z góry. Jak zawsze stajemy tutaj bez wypisanych jakichś kolejnych linijek, co będziemy mówić ze Tomkiem, rozumiemy się tutaj bardzo dobrze i bardzo lubimy to robić. Tak, Marek już z daleka rozumie moją myśl. Tak. Także Tomek jest taki fajny. To jest taki fajny, że same fajne myśli wtedy przychodzą. Jak zauważyliście, wystrój sali się troszeczkę zmienił. Dlatego, że będzie mieć koncert. Otóż to. Chociaż za oknem zima, troszeczkę wiosny, trochę takich jasnych kolorów wprowadziliśmy, żeby stworzyć atmosferę koncertu. Słuchajcie, to będzie naprawdę bardzo dobry wieczór. Chcemy, aby Pan Bóg był znowu na tym miejscu. Chcemy, aby muzyka, którą jedni będą wykonywać, drudzy będą słuchać, aby wielbiła Boga, aby uwrażliwiała nasze wnętrza i aby coś dobrego mogło się wydarzyć. Jest to koncert charytatywny. A żeby tak było, potrzebujemy już ciszy i dlatego jeszcze raz apeluję do tych, którzy gdzieś tam w przejściu stoją. Chodźcie, usiądźcie razem z nami, żebyśmy mogli już oficjalnie rozpocząć. Tak, a nie moglibyśmy rozpocząć inaczej jak... Jak modlitwą. I myślę, że to nam pomoże też się wyciszyć. To ma być też duchowe przeżycie. I tak jak wszystkie wspaniałe kazania dzisiaj, to wierzę, że te wyśpiewane treści też będą przemawiały do nas. Chcemy, żeby ten koncert był przedłużeniem tego wszystkiego, co słyszeliśmy, w czym mogliśmy uczestniczyć. Tomku, bardzo Ciebie proszę. Gdybyśmy mogli powstać, to modlitwa. Dobry Panie i Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś tak różnorodny, że mówisz do nas nie tylko przez karty Pisma Świętego, przez to, jak w praktycznym życiu możemy widzieć to, co gdzieś tam możemy przeczytać dużo wcześniej, ale jak zastosować to w życiu. I dziękujemy Ci za to, że jesteś nie tylko w teorii, ale właśnie w praktyce. Więc jesteś w muzyce, że możemy oddać Ci chwałę w tak ekspresyjny sposób i za to, że dajesz nam ludzi, których możemy słuchać i przez nich zwracać się również do Ciebie. Bądź z nami na tym koncercie, bądź naszym szczególnym gościem i poruszaj te struny serca każdego z nas. O to prosimy Ciebie, nasz Panie Boże. Amen. Amen. Rozpocznijcie. Możemy usiąść, zająć miejsca. Będziemy mieć dwóch wykonawców. Pierwszym z nich będzie... Ania. Nie, Bobby. Będzie druga wraz z zespołem. To mi się podoba. A Tomek zawsze wie, co trzeba zawsze powiedzieć. Tak nieprzygotowany. Oczywiście. Pierwszy będzie pastor Bowie Bovell. Witamy go serdecznie. Dla tych, którzy są po raz pierwszy, przybyli tutaj zupełnie z zewnątrz, może przyjechali specjalnie na koncert, Bobby Bovell na co dzień jest pastorem. Jest pastorem, ale jest również muzykiem. I to niezwykłe połączenie tego, że można mówić i to mówić w sposób wspaniały o Bogu i do tego jeszcze śpiewać, więc to jest Bobby. Tak. Jest pastorem w Kopenhadze. No, don't clap yet. Don't clap yet. You don't even know if I'm any good. You don't even know. I might be terrible. Save the applause till later. Jeszcze nie klaszcie, jeszcze nie wiecie, co będzie. Może będzie strasznie i wyślecie mnie do domu. Prosił, żebyśmy go chudszy zapowiedzieli, bo potem już będzie tylko gorzej. Nie, naturalnie cieszy się i żeśmy słyszeli go już w 2004 roku na kampie, kiedy po raz pierwszy wykonywał dla nas utwór I Believe I Can Fly. I wtedy odkryliśmy, że rzeczywiście ten człowiek potrafi znakomicie śpiewać. I
Jeszcze bardzo krótko. Będziemy wracać do tej myśli. Dzisiejszy koncert ma charakter charytatywny. Chcemy zebrać pieniążki dla naszego przyjaciela, kolegi, brata Patryka. Patryk należy tutaj do tego kościoła w Podkowie Leśnej i jest naprawdę bardzo, bardzo chory. Będziemy o tym mówili później, ale tak jak ta muzyka, która nas dotyka, przemienia, czyni innymi lepszymi, tak będzie okazja to wyrazić. Dużo mówiliśmy w teorii, bo ustnie, o tym, jak należy żyć, jak można pomagać ludziom. I myślę, że to, co kiedyś słyszałem, co mi mówił lekarz, że chleb puszczony po wodzie, znamy to przysłowie, tak? Że chleb puszczony po wodzie po wielu latach do nas wraca. I czasami się wydaje, że okej, te pieniążki, które przeznaczamy, dla nas też stanowią pewną wartość i zastanawiamy się czasami, czy dać tyle, czy mniej, czy więcej. Te błogosławieństwo zawsze, zawsze do nas wraca i to jest wspaniałe, dlatego gdy będziemy w czasie tego koncertu, pamiętajmy, że nie jest to tylko dla nas, żebyśmy się dobrze czuli, ale że równolegle w tym samym czasie, gdzieś tam w swoim domu ciężko choruje Patryk, i możemy dołożyć tą chociaż małą cegiełkę, żeby mu pomóc. Tak jest. Oddajemy też jeden mikrofon Tomkowi. Cokolwiek Bobby powie, Tomek będzie nam tłumaczył. Tak, ale to, co zaśpiewa, nie będzie tłumaczył. Przynajmniej nierównolegle. Będziemy się pojawiać jeszcze zapewne w trakcie koncertu z jakimiś pytaniami. Good evening. Oh, thank you. Oh, you're very kind. I have no idea what they said just now. Nie mam pojęcia, o czym do tej pory mówili. So I'm just going to do some songs. Tak więc przedstawię kilka pieśni. And as well as being a pastor, I don't know if they said that I'm a musician. Nie wiem, czy powiedzieli o tym, że oprócz tego, że jestem pastorem, jestem też muzykiem. And I write songs sometimes from sermons that I have written. Również tworzę utwory do kazań, które napisałem, przygotowałem. Or Bible stories. Albo te utwory są ilustracją do historii biblijnych. And the first song I want to do is called Hiding. Pierwsza pieśń, którą przedstawię, to jest zatytułowana Chowając się. And it's the story of the prodigal son from Luke chapter 15. I ona przedstawia historię o synu marnotrawnym z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału. And the message is, przesłanie tej pieśni jest takie, that sometimes we hide from who we're really supposed to be. Czasami ukrywamy się, czy też maskujemy się. Because God gives us gifts. Pan Bóg daje nam różnego rodzaju dary. And he wants us to use them for his kingdom. I on chce, żebyśmy ku jego chwale, dla jego królestwa wykorzystywali te dary. But sometimes we hide from the God who gives us the gifts. Ale my czasami się kryjemy przed Bogiem, który nam te dary dał. And we hide from what we're really supposed to be. I kryjemy się, chowamy się przed tym, jakimi powinniśmy być. And the chorus of the song goes, there is somebody hiding. I w refrenie jest powiedziane, że jest ktoś, kto się chowa. Do you know who it is? Czy wiesz, kto to jest? So I want you to sing that with me when I sing it. Kiedy ja będę śpiewał ten refren, chcę, żebyście przyłączyli się. So I'm going to teach it to you real quick. Także chciałbym was szybciutko nauczyć tego refrenu. Because I don't really do concerts, I do worship, right? To nie będzie koncert, to będzie taka bardziej, będzie uwielbienie. Not that there's anything wrong with concerts. I mean. Nie chcę powiedzieć, że jest coś złego w koncertach. I like a good concert too. Też koncertuję czasami. All right, so the chorus goes like this, right? Tak więc refren. There is somebody hiding. Do you know who it is? That's how it goes. Tak właśnie leci. All right. So I'll sing it again and then you guys can sing along with me. Then I'll teach you the end part of the chorus. Tak więc ja w tej chwili jeszcze raz to zaśpiewam, a wy później ze mną. So I'll sing it once and then you sing it, right? Tak więc ja jeszcze raz, a później wy ze mną. There is somebody hiding. Do you know who it is? Now you sing. There is somebody. Ah, all right. I take that on myself. That was my. I was expecting a little bit, a lot from you. All right. So I'm gonna sing. And there is somebody hiding. Do you know who it is? Then you sing. There is somebody hiding. Do you know who it is? And one more time. There is somebody hiding.
Do you know who it is? Last time, there is somebody hiding. Do you know? All right, then you stop there. The last time, you sing. There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. All right. So it goes. There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. Right, so there is somebody hiding four times, and then last time, Daddy said, come on home. Yeah? You got it? Tak więc cztery razy tak, jak było na początku, i ostatni raz trochę inaczej. And the dance is optional. It's optional. That, you can do that. That's not a part of the song, but if you wanna... I just did. So you can sit on your seat going, I can't play it and do it, but you can sit in your seat going, there is somebody hiding, do you know who it is? You can do that if you want, that's up to you. All right. All right, let's do it. You ready? Tak więc wszyscy, right, którzy chcą, mogą też takie wykonywać ruchy, jak ja wykonywałem, ale to jest right, opcjonalne. One, two, one, two, three, four. Ready? There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on. I wanna tell you about a father. Him have two son, him never have no daughter. Family business, she and him I work with each other. But the troublesome one is the younger brother. Daddy, can I have my share of the business? He called the secretary to the office to witness where the balance transfer, his inheritance was his. Off to a country called the Bawtry and slackness. I just got this. He really was a novice. Didn't know how to deal with his stocks and his profits. Didn't take long, he's in the tax collector's office. Having to deal with heavy financial losses. When the bills are coming in, he starts to sink, not swim. He has to rent himself out doing nasty things. Men giving money to clean pig pen, three square meals a day out from the dustbin. But then he remembers his dad, don't know, you remember good you've had when things are going bad. Saying, in my home, many members of staff that have food to spare, and I'm out here starving. After this moment of introspection, he turns around and goes in his dad's direction, hoping that his daddy will still accept him, even though when he left, he was disrespecting, saying, there is somebody hiding, do you know who it is? That sounds good. There is somebody hiding, do you know? Daddy said, come on home. Somebody hiding, do you know who it is? There is somebody hiding, do you know? Daddy said, come on. So Rubo's walking up his daddy's driveway. His daddy sees him from afar and shouts, Sonny, pick up your dressing gown and starts off running. Overjoyed cause he sees his son returning. But his death that was so resistant. If you take me back, just make me like a sales assistant. Oh, but before he could finish his sentence, daddy hugged him with a love that was so relentless, saying, I want my son to wear all world boatang. Give him some shoes to walk on streets that's golden. Give him a ring so he knows he's chosen. Replace all the money and the stuff that was stolen. I'm cashing in all my stocks and bonds. Call the caterer, tell him big things are gone. From Saturday night to Sunday when his dentist is gone. God's love is greater. There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. There is somebody hiding. Do you know who it is? There is somebody hiding. Do you know? Daddy said, come on home. Yeah, but then remember his brother. He's not impressed with his dad's unconditional love. He thinks his brother really should have got a slap mark. When he was working in the office, he was out in the club. Yeah, I want you to get this about the last verse, yeah? So I'm gonna start again from the beginning, last verse.
So when we remember his brother, he's not impressed with his dad's unconditional love. He thinks his brother really should have got a slap, not a hug. When he was working in the office, he was out in the club. Yeah, but we had to celebrate. You don't understand, allow me to translate. My sovereign lost, but now he's found and he's received a new state. I'm singing salvation songs, God's love is greater. And there is somebody hiding, do you know who it is? And there is somebody hiding, do you know? Yeah, and there is somebody hiding, do you know who it is? And there is somebody hiding, do you know? Daddy said, come on home. Daddy said, come on. Daddy said, come on. Daddy said, come on home, yeah. Daddy said, come on. Daddy said, come on. Daddy said, come on home, yeah. Daddy said, come on. Daddy said, come on. Daddy said, come on home, yeah. Daddy said, come on. Daddy said, come on. Daddy said, come on home, yeah. That's that one. You're very kind. You're very kind. Oh, you're so kind. Oh, no. All right, so I want to do a song now called New, and it's on my album called The Emergent Eclectic. To jest utwór z mojego nowego albumu, który jest zatytułowany, the title again? The Emergent Eclectic. Nie wiem, jak przetłumaczyć. Translate that, no. And it's a album that I wrote. Jest to album, którego jestem twórcą. To talk about who God is. I mówię tam o tym, jaki jest Bóg. Talk about God's love. Również przedstawiam Bożą miłość. And one of the things that God does when he comes into my heart. I jedną z rzeczy, która ma miejsce, kiedy Bóg wszedł do mojego serca. Is that he changes me. Że zmienił mnie. So that I can be focused on the important things. I w tej chwili mogę koncentrować się na rzeczach, które są ważne. And being changed is not the goal. Doznanie tej przemiany to nie jest cel. Being changed is a byproduct of being with God. Jest to po prostu jakby rezultat bycia z Bogiem. Because when I'm in God's presence, then I think differently about things. Kiedy jestem w Bożej obecności, inaczej myślę już o różnych rzeczach. And the things I used to care about, I don't really care about them that much anymore. I rzeczy, które bardzo mnie zajmowały, już w tej chwili nie są aż tak ważne dla mnie. And the things I didn't care about at all, so now I care about them. I rzeczy, na których się nie skupiałem, nie dbałem o nie, teraz są dla mnie ważne. Like I care about God making things new in the world. No. Tak więc teraz zależy mi na tym, aby Bóg odnawiał ten świat. And I care about being a good example. I chcę również być dobrym przykładem dla innych. So this one is called New. So I'll just do it. Jak? Circling like carousels, yeah. I'm forgiving like it's charity. Future like fashion, wide open like eternity's diary. God changing notes and keys, unlocking the future me like butterflies and transform lives. Baby, I need that fly away. Spaceship Olympic, gotta cross over, take me there. Where it's you again, and I'm new again. Like puddles in the rain, like footprints in the sand. Yeah, yeah. La da di da 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 da. La da di da 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 da. La da di do 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 do. Like a tree, I'm planted in your soil. Yeah. I will not be moved by fear of winds or storm. I can feel that I am right where I belong. Things I used to do, I find the taste is gone. Future like fashion, wide open like eternity's diary. God changing notes and keys,
Unlike in the future me, you're like butterflies and transform lives. Baby, I need that fly away. Spaceship Olympic, gotta cross over. Take me there to where it's you again. And I'm new again. Like puddles in the rain, like footprints in the sand. Yeah, yeah. La da di da 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 da. La da di da 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 da. La da di do 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 do. Like fashion, wide open like eternity's diary. God changing notes and keys, unlocking the future me. You're like butterflies and transform lives. Baby, I need that fly away. Spaceship Olympic, gotta cross over. Take me there to where it's you again. And I'm, oh, I'm new again. Like puddles in the rain, like footprints in the sand. Yeah, yeah. La da di da 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 da, la da di da 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 da, la da di ooh 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 ooh, oh oh, la da di da 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 da, la da di da 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 da, la da di ooh ooh ooh. So that one was new. Thank you. Very kind. This song I'm going to do is called Wrestles with Angels. Ta pieśń, którą teraz przedstawię, to będzie mocowanie się z aniołami. And some of you who were at Zatonia when I was there, I can't believe it's 9 years ago. Jak którzy pamiętają, w Zatoniu 9 lat temu. It's like a spiritual high point for me, Zatonia. Zatonie to jest taki dla mnie ważny duchowy moment w życiu. And I hope that I will be able to yeah, I don't know if I don't think I'll ever be able to preach that good again. I think that's nie wiem, czy będę w stanie tak wygłaszać kazania jak wtedy. But it was a great experience. Ale to było doskonałe, wspaniałe doświadczenie. And one of the sermons I preached there is a sermon called "My Name Is Not Jacob." I jak pamiętacie, jedno z kazań, które miałem, to było zatytułowane "Moje imię to nie Jakub." It's about God giving you new identity. Bóg chce dać ci nową tożsamość. But before God can really give you a new identity, ale kiedy Bóg da ci nową tożsamość, I think sometimes you have to look at the mirror and see who you've been, you know? I wtedy trzeba spojrzeć, zanim to się stanie, trzeba spojrzeć and just be honest, and just be honest with yourself about that. I być szczerym ze sobą. And I think that's what Jacob was doing when he went through that process. I myślę, że tak właśnie stało się z Jakubem. On przechodził przez ten proces. And so I wrote a song about the Jacob's experience of wrestling with the angel. Tak więc napisałem pieśń o Jakubie, który walczył z aniołem. And it's a song about being low. I jest to pieśń o tym, kiedy czujemy się złamani. But then your experience with God raises you up. Ale to doświadczenie z Bogiem podnosi cię. Can I get an amen? Czy powiecie na to amen? It's a story about when you have dark times. Jest to pieśń o tym, kiedy przeżywamy ciężkie czasy. That God is with you and you're going to be okay. Ale kiedy Bóg jest z tobą, to wszystko zakończy się dobrze. Okay. Lying here alone, rock for a pillow. Feels like my life's been hard lately. I'm waiting for the sun to rise. I need you like the stars need night to shine. If I dig in my heart, will I find your mind? Do you know what I'm going through? Can you really help me through this storm? I know that I am the one who did wrong. Will my mistakes stop me from moving on?
new chances can come to you. Even if you've been untrue, when we wrestle with angels, know that God can bring you through. When we wrestle with angels, yeah, know that God can bring you through. I want these words to fly so you can pick them up like radar, because my wings been tired lately, so I've been down for a while. But I can see Jacob's ladder stretching from you to here, making me the house of God, so I will just make room in here. New chances can come to you, even if you've been untrue. When we wrestle with angels, know that God can bring you through. When we wrestle with angels, know that God can bring you through. Oh, if you have a blemished name, Jesus can repair the stain. And Jacob, who has been a thief, can become the chosen one. New chances can come to you, even if you've been untrue. New chances can come to you, even if you've been untrue. When we wrestle with angels, know that God can bring you through. When we wrestle with angels, know that God can bring you through. Bring you through. Bring you through. Yeah. He'll bring you through. He'll bring you through. When we wrestle with angels, know that God will bring you through. When we wrestle with angels, know that God will bring you through. Thank you very much. You're very kind. Jesteście mili. Okay, this is going to be the last one for me tonight. And I this one. I ostatnia pieśń dzisiaj wieczorem. This one's called Possible. Possible? Possible, yeah. Coś możliwe. And it's about still believing. It's about, like what we spoke about today earlier on. Dzisiaj już trochę mówiliśmy o tym. Where faith is about believing that everything is possible. Wierzymy, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. And not giving up. I nie powinniśmy się poddawać. I think I've told some of you the story about when I went to Wimbledon tennis. Myślę, że słyszeliście kiedyś ode mnie tę historię, jak opowiadałem, jak udałem się na Wimbledon. I think I might have told that story as a Zatonia, I don't know. W Zatonie chyba nie mówiłem. I haven't told you the story. No, nie mówiłem. Oh, I have to tell you the story. Muszę wam powiedzieć. So I was a ball boy at Wimbledon, you know, in London, Wimbledon tennis. Wiecie, w Londynie jest to, who catch the ball. To boisko, są rozgrywki tenisowe, chłopcy latają za piłkami. So you can imagine when I came back I had tennis fever.
Ja miałem naprawdę bzika na punkcie tenisa. I went to the shop. Poszedłem do sklepu. I bought a racket. Kupiłem rakietę tenisową. A ball. Piłkę. And I lived in the garden. I mieszkałem w ogrodzie. Hitting the ball against the wall, practicing. I cały czas ćwiczyłem. Obijałem piłkę o mur. Because I was going to be a professional. Ponieważ chciałem być tennis player. Chciałem być takim profesjonalnym tenisistą. So I'm practicing in the garden. Tak więc ćwiczyłem w tym ogrodzie. And someone from my family comes into the garden. I ktoś z rodziny wszedł wtedy do tego ogrodu. The names have been changed to protect the guilty. I zmienię dla potrzeb tej historii imiona, żeby nikt się nie czuł winny. So we will call her Rosie. Powiedzmy, była to Rosie. Sorry if your name's Rosie. Jeżeli ktoś ma na imię Rosie, to przepraszam tę osobę. Rosie says, what are you doing? I Rosie powiedziała, co ty tu robisz? So I say, I'm practicing. Powiedziałem, no ćwiczę. She says, why? Ale po co? I said, because I'm going to be a professional tennis player. Ponieważ chcę być profesjonalnym tenisistą. She said, you can't be a professional tennis player. O, ty nie będziesz taką osobą. Nie uda ci się to. So I slow down. Tak więc, no już wolniej odbijałem te piłki. Why? Dlaczego? Because you're 16 now. Ponieważ już masz 16 lat. What do you mean? Ale co masz na myśli? They start practicing when they're 5. It's too late for you now. O, dla ciebie to już jest za późno. Oni zaczynają jak mają 5 lat. I was 16. A ja miałem przez 16 you lat. You can do anything. Ale przecież można wszystko fact, osiągnąć. You can do pretty much anything at any age. It just no question about the level of. Tak naprawdę to można w każdym momencie życia zacząć praktykować. But the fact is it was only too late because I believed it was too late. I wiecie, ja po prostu uznałem, że było już za późno, ponieważ uwierzyłem w to. And the truth is, it's never too late with God. Ale tak naprawdę z Bogiem nigdy nie jest za późno. It's never too late to turn to Him. Nigdy nie jest za późno, żeby się do Niego zwrócić. It's never too late to change your career. Nigdy nie jest za późno, aby zmienić karierę. It's never too late to live your dream. Nie jest nigdy za późno, aby spróbować urzeczywistnić swoje sny, because we don't marzenia. We don't do these things just to be successful. Przecież nie robimy tego po to, aby osiągnąć sukces. Albert Einstein said, don't try to be successful. Albert Einstein powiedział, what did he say? Don't try to be successful. Nie próbuj osiągnąć sukcesu. Just try to be valuable. Po prostu spróbuj nadać sens temu, co robisz. No, there are too many people trying to be successful that should just be loving what they do because they love doing it. Tak wielu ludzi stara się osiągnąć sukces, and the second part of the sentence? Just love what you do because you love doing it. You should love what you do. You should do what you do because you love it. Powinieneś robić to, co robisz, lubić to i robić to z pasją. Not because you want people to say, ah, it's good. Nie dlatego, żeby to było naprawdę coś niesamowitego. That's just a bonus. Po prostu rób to i rób to z radością. Like it's like being with God. We're not with God for what we can get from God. We're with God because God is so cool. I nie chcemy być z Bogiem tylko dlatego, żeby ciągle od Niego coś dostawać. Po prostu chcemy być z Nim dlatego, bo jest taki wspaniały. So this is a song about that stuff. It's called Possible. Więc ta pieśń o tym mówi i mówi, że jest to możliwe. Before the war, yeah, yeah. We never had no scars, no, no, no. Playing with racing cars, taking imaginary trips to Mars. Hey, every bubble must burst. When superheroes hurt, yeah, yeah, and life shows you its worst. We'll search for diamonds in the dirt, yeah, yeah. So innocent, but how it went and did it, now I wanna know. Can stones turn into stars? Is it possible? I wanna know, is it possible? Nah, nah, nah. Is there still hope when the skies are gray? Can his rain come and bring new life? Touch the dry bones when life is gone. Have you ever seen a man take flight?
Can we get back to the way it was when we still believe we could be stars? If I'm dead inside, can I be alive? Can we all get soft hearts? There's nothing left to fear, no, no. When you done had your share, I know it just ain't fair. But looking back, somehow I know God was there. We were kids, forced to act like grown-ups. We couldn't bear the weight, no, no, no. Forced, ripe fruits always messed up. But while we're alive, it's not too late. We were so innocent. But how it went and did it, now I wanna know. Can stones turn into stars? Is it possible? I wanna know, is it possible? Is there still hope when the skies are gray? Can its rain come and bring new life? Touch the dry bones when the life is gone. Have you ever seen a man take flight? Can we get back to the way it was when we still believe we could be stars? If I'm dead inside, can I be alive? Can we all get softer hearts? We were so innocent, but how it went and did it, now I wanna know. Can stones turn into stars? Is it possible? Yeah, I wanna know, is it possible? Yeah. Oh, you got to hold on, just be strong. Hope is never gone. I know it's possible, everything is possible. Hold on, just be strong. Hope is never gone. I know it's possible, everything is possible. Hold on, just be strong. Hope is never gone. I know it's possible, everything is possible. Hold on, just be strong. Hope is never gone. I know it's possible, everything is possible, yeah. Everything is possible, yeah, yeah, yeah. Everything is possible, yeah, yeah. Everything is possible, yeah, yeah, yeah. We were so innocent, but how it went and it is, now I wanna know. Can stones turn into stars? Is it possible? I wanna know, is it possible? Yeah. Is it possible? I wanna know, I'm telling you that it's possible. Thank you. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. You can keep in touch with me. Jeżeli chcecie być ze mną w kontakcie, On Facebook, Bobby Bovell. Po prostu wpiszcie moje imię, nazwisko, Bobby Bovell na Facebooku. Or Twitter, if you've got that, or Instagram. Albo or na Twitterze. BobbyBovell.com or BobbyBovell@Tumblr or just Bobby Bovell and then whatever. I try to own all of the Bobby Bovell ones before another Bobby Bovell takes them. So when something new comes out, I have to start a Bobby Bovell. So you can usually find me on any of those. So God bless you and thank you for listening. Peace. Więc dziękuję, że słuchaliście, że byliście tutaj. I jeżeli chcecie, to oczywiście odnajdźcie mnie w internecie. Bobby, just some words to you.
raz. Okay. Some words to you. Kilka słów. I wondered why, how it works that God gives so much things to one person. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że Bóg daje tyle talentów jednej osobie. But now I'm so happy that he found the proper person. I'm really happy with that. Ja, ale cieszę się, że Pan Bóg znalazł właściwą osobę, żeby dać jej te talenty. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, yes. Praise God. Yes. Thank you. I'm glad that you think God has given me a lot. I'm grateful to God, and I think God gives us all a lot, and He gives us all everything, right? So I'm just grateful. I'm just grateful. Jestem wdzięczny, że Bóg daje tyle talentów nam wszystkim i za to, że ja je otrzymałem. Mm-hmm. Yes. Okay. So thank you. Thank you. Yeah. No to jeszcze raz. Brawo. Wysiliłeś mnie intelektualnie, Marku. Ale ciągle tu jesteś, Tomku. Jeszcze. Rozliczymy się po koncercie. Tak, chcielibyśmy teraz zaprosić kolejny zespół. Ania i... Przyjaciele. I mąż. I mąż, tak. Który też jest przyjacielem. Pytaliśmy o nazwę zespołu i wyszło właśnie tak. Zapraszamy was. Zapraszamy was serdecznie, nasi szczególni goście. Powitajmy ich brawami. Czekamy, przyjechali do nas z odległej, egzotycznej Warszawy. Bardzo cieszymy się, że jesteście tutaj z nami, jesteście znani. Byliście już kiedyś na Foksal i tam takie dobre recenzje spłynęły, że jesteście teraz w Podkowie. Bardzo nam miło z tego powodu. O, już nam jestem. Też, dobry wieczór, bardzo was serdecznie witamy i jest nam niezmiernie miło być częścią też tego wydarzenia. Bardzo. Tak. Ania Świątczak. We własnej osobie. Aniu, będzie na pewno czas, żeby opowiedzieć coś więcej z twojej historii. Nasz zjazd młodzieży nazywa się Rewolucja. O tym, co Pan Bóg czyni w naszym życiu. Jaka to jest rewolucja? Co w twoim, co w waszym życiu się wydarzyło? Czujcie się swobodnie, żeby opowiedzieć nam o waszych rewolucjach. Chłopcy się denerwowali, na kogo wypadnie. Nie no, tak naprawdę muszę zacząć od początku. Od tego, że naprawdę to dla nas przywilej. My już czujemy, że między wami jest jakaś taka... Wy już przeżywacie od wczoraj rewolucję. My tak się próbujemy trochę podpiąć pod to dzisiejsze wydarzenie. Ale wracając do twojego pytania, no, myślę, że każdy z nas ma oddzielną tutaj swoją historię rewolucji. Moja rewolucja, tak mi się przynajmniej wtedy wydawało, wydarzyła się 13 lat temu, kiedy poznałam Jezusa. Natomiast jakoś tak po 3 latach uznałam, że jednak powinnam sama swoim życiem dowodzić i się lekko pogubiłam. I taka prawdziwa rewolucja, której nie miałam pojęcia jeszcze 13 lat temu, wydarzyła się 2 lata temu, kiedy Bóg mnie przyjął do siebie. I tak naprawdę, jak dzisiaj Bobby mówił o tym fragmencie z Łukasza 15, to myślę sobie, że taką córą marnotrawną się okazał, która została znaleziona, także to tylko dowód tego, że naprawdę mamy niesamowitego Boga. Naprawdę Amen. Niesamowitego. Amen. Który dźwiga, podnosi, przeprowadza rewolucję, stawia do pionu i też podobało mi się to, co Bobby dzisiaj powiedział o tym, że ustawia właściwie priorytety. Ja 13 lat temu tego nie wiedziałam. No ale są pilni uczniowie, tacy bardziej pojętni i ci mniej pojętni. Ja należę do tej drugiej grupy, więc Bóg się ze mną musiał troszkę nade mną więcej i dłużej popracować, ale efekt jest taki, że dzisiaj się spełniają, wierzę, że też jego marzenia, ale i też nasze, bo to, że tutaj jesteśmy w takim składzie i że piszemy piosenki, bo dzisiaj przedstawimy wam piosenki, które gdzieś są w większości naszego autorstwa, głównie Krzysia i mój aranż jest nasz wspólny, także to jest pewnego rodzaju rewolucja w naszym życiu, że muzykę, talenty, które nam dał Bóg, wykorzystujemy na Jego chwałę. Także... Czyli lekcje odrobione. Lekcje zdecydowanie odrobione. Od jak dawna gracie razem? Gramy, właściwie nie wiem, od roku chyba powstał taki projekt kolędowy. Oboje jesteśmy reprezentujemy dwie społeczności chrześcijańskie, północ i południe.
warszawskie i jakoś tak się nasze tutaj przyjaźnie potoczyły, że właśnie w takim, a nie innym składzie. W zeszłym roku tak kolędowo próbowaliśmy zaznaczyć naszą i przede wszystkim się poznać, tworząc muzykę. A dzisiaj dzięki wam jesteśmy na trasie koncertowej, słuchajcie. Bardzo dziękujemy. To zróbmy tak, my już sobie tutaj siadamy, a co uznacie, żeby nam powiedzieć, to powiecie, a my ewentualnie później jeszcze dopytamy. Ja tylko nie wiem, czy wiecie, co robicie, dając mi tą swobodę, ponieważ ja nie mam guzika off. Mnie się tylko włącza, ja cały czas potem już mówię, także jakby co, to... Mamy tutaj taką zapadnię, także guzik... O, chyba, że można ściszyć mikrofon, dziękuję ci bardzo. To jest pewnego rodzaju metoda. Mamy kilka... Mamy kilka sposobów na osoby, które za długo mówiły, wypracowane. Nie, żartujemy oczywiście. Możesz czuć się swobodnie wraz z każdym, kto zechce zabrać głos. Ale gracie tą muzykę, gracie gospel wyłącznie, czy macie inny repertuar? Nie wiem, czy to gospel można do końca nazwać. Gospel, jeżeli chodzi o tematykę, staramy się tak pisać i śpiewać o Bogu i dla Niego. I też dzisiaj tak się bardziej czujemy, że i bardzo chcieliśmy was zachęcić do tego, żebyście wspólnie z nami po prostu powielbiali naszego Boga i mogli się skupić na tym, że On jest naprawdę wielki. Amen. Co u Boga... Będziemy z wami. Co u nas, u ludzi niemożliwe, to możliwe u Boga, także bądźcie. Zamieniamy się w słuch. Dziękujemy bardzo. Ania, przyjaciele i mąż, który też jest przyjacielem. Nie, przepraszamy was, tak na szybko troszkę próbowaliśmy wymyślić nazwę, bo zostaliśmy zaskoczeni i wywołani do tablicy. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg.
każdy inny. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg, nasz Bóg jest wielki. Nasz Bóg jest silny, nasz Bóg jest większy niż każdy inny. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg. Dziękujemy, to akurat pieśń pożyczona. To akurat pieśń naszego przyjaciela, Chrisa Tomlina z kościoła Gateway. No właśnie, zastanawiam się, wiecie, bo mamy taką jedną piosenkę, ale może ją zostawimy jednak na później. Zagramy teraz Marzenie. To jest piosenka, która powstała w zeszłym roku i naszego autorstwa. Piosenka o tym, że bez względu na to, gdzie lądujemy w życiu, to tak naprawdę dla Boga jesteśmy Jego spełnionym marzeniem, że ilekolwiek byśmy chcieli pracy wykonać, jak bardzo dobrzy chcielibyśmy być, to dla Boga jesteśmy, przez sam fakt, że wybraliśmy Jego, spełniło się Jego marzenie w momencie, kiedy my powiedzieliśmy tak. I to jest piosenka właśnie o tym. Patrzcie mi za tą ściągę. Szkoda gadać. Może Ty stałeś sam, czekając na otwarte drzwi, na moje tak. Każdą myśl, każde Twoje słowo prowadzi. Moje życie w Twoich rękach jest już nie.
Dziękujemy. Myślę, że teraz przyszedł czas na tą piosenkę, którą chciałam wcześniej. To jest taka piosenka, którą napisał Krzyś. I to jest bardzo interaktywna piosenka. Bardzo. Jeżeli macie ochotę zaklaskać, jeżeli macie ochotę z nami zaśpiewać i po nas powtarzać, zresztą bardzo prosty tekst, to gorąco was do tego zachęcamy. Bardzo proszę. Piosenka o tytule Święty. Zagramy wam najpierw refren. Święty, święty, ty jesteś dobry. Jeszcze raz. Święty, święty, jesteś dobry, dobry, jesteś wierny, wierny, jesteś ty. Uwaga, dobra. Pomożecie? Zapytam, jak klasyk pytał. Pomożecie? Uwaga, jeszcze raz refren. Proszę bardzo. I raz, i dwa, i trzy. Święty, święty, jesteś dobry. O, wierny, jesteś wierny. Jesteś ty, jeszcze raz do wychwalenia. Święty, święty, dobry. Święty, święty, święty.
Zaśpiewać piosenkę, która powstała po takich dużych zmaganiach. No właśnie, ja się boję zaczynać historii, bo potem będzie od razu 13 czerwca, wiecie. Więc chciałam tylko tyle powiedzieć, że piosenka nosi tytuł Patrzeć w niebo. I mówi o tym, że Bóg czasami oczekuje od nas tylko tego, że po prostu do Niego przyjdziemy wtulić się w Jego ramiona. I my też czasami tego po prostu potrzebujemy. Tylko po to, żeby poczuć Jego obecność, która nas zmienia, tylko po to, żeby przynieść wszystko, co mamy do Niego i znaleźć u Niego odpocznienie, znaleźć u Niego radość z tego, że jesteśmy blisko. I czasami właśnie w tej obecności się okazuje, że wszystko to, co mamy, jest niczym, bo tak naprawdę dostaliśmy Ducha, któremu wystarczy bliskość Boga i tego, że mamy z Nim relację. Patrzeć w niebo. Ty chcesz tylko bym
co mam traci sens. Kochasz i ratujesz mnie, we mnie wciąż wierzyć chcesz. We mnie wciąż wierzyć chcesz. Tak, moi drodzy, ja wierzę w to głęboko, że Bóg... Bóg w nas wierzy w każdej sytuacji i chcę wam powiedzieć taka rzecz. Długo się zastanawiałam na tym, co w ogóle powiedzieć, bo jestem gadułą i tak naprawdę wylewam z siebie potok słów. Nie zawsze wszystkie z nich są, że tak powiem, mają znaczenie, ale tak już mam. Dzięki temu zdałam maturę i parę jeszcze innych egzaminów. Natomiast co chciałam wam powiedzieć, że to jest rewolucja. To jest jeszcze jeden dowód na rewolucję, która się wydarzyła w moim życiu. Miałam tą okazję śpiewać i występować na naprawdę czasami ogromnych scenach przed dużą publicznością i naprawdę nie pozwalałam sobie tam na pomyłki, na jakieś słabości. Wiedziałam, że muszę wychodzić tam zupełnie przygotowana w 100% i każda pomyłka, nawet tak jak nam się tu przytrafiła i coś tam gdzieś zaświszczało z głosem, to był dramat. Naprawdę. I to jest rewolucja w moim życiu, że mogę tutaj stać i mogę służyć tym, co dał mi Bóg, co dał nam Bóg, razem z wami, mimo że się nie znamy może prywatnie, to wspólnie uwielbiać tego samego Boga, jednego Boga. I pewnie gdybym dała mi mikrofon, każdemu z was, każdy z was mógłby powiedzieć o takiej rewolucji w swoim życiu, która się, w waszym życiu, która się wydarzyła i gdzie Bóg naprawdę poprzestawiał priorytety, naprawdę po prostu... Pokazał, jak być wolnym od, nie wiem, tego, do czego nas tutaj próbuje świat przekonać, że to nam właśnie przyniesie wolność. Więc chcę wam powiedzieć, że tak jak Bóg w nas wierzy, ja jestem dumna, patrząc tu i ciesząc się, że są ludzie i w Polsce też, i nie tylko no, po drugim stronie oceanu, albo w innych krajach, w Europie Zachodniej, tej fajniejszej. Tylko tam są ludzie, którzy naprawdę... każdego dnia decydują się oddać swoje życie Bogu i podejmują decyzje, czasami trudne w oparciu o Jego, o to, żeby być Jemu posłusznym. Naprawdę chcę wam powiedzieć i pokłonić się nisko, bo wiem też, że nie jest ciężko, a mnie to buduje, jak widzę, że jest na stylu. Dziękuję wam bardzo i mam nadzieję też, że tak wtrącę się na chwilkę, żebyśmy pamiętali o tym wydarzeniu, o którym też Marek wcześniej mówił i naprawdę otworzyli nasze serca, wierząc, że Bóg zwróci kiedy my będziemy błogosławić. Błogosławmy dzisiaj Patryka w naszych sercach, śpiewając, dziękując Bogu. No tak, na pewno będziemy jeszcze więcej o tym mówić. W każdym razie chciałabym, żebyśmy mieli to gdzieś tam z tyłu głowy, bo to jest akurat taka potrzeba, którą myślę, że jesteśmy w jakimś stanie zaspokoić. A na pewno naszą modlitwą i przynoszeniem Patryka przed tron naszego Ojca. Moi drodzy, następna piosenka. Mówiłam, że jak zacznę rozmawiać, to już będę rozmawiać. O, właśnie, specjalnie. Moi drodzy, czy znacie taką pieśń Niepojęty? No i znowu zapytam, jak klasyk, pomożecie? Yeah, już wiem, że mogę liczyć na was. Moi drodzy, Niepojęty. Ja może tak zachęcę, powstajmy. To też tutaj nas zachęci, że tak razem, w sumie ja siedzę, ale... Specjalnie Krzysia, bo Krzysia akurat siedzi. Nieskończony.
zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Kto uwalnia błyskawic, mądrza się burz? Kto maluje kolory porannych zórz? Słońce stworzył na niebie i dał. Dobry, miłujący, znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Niepojęty, niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Nieskończony w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Pragnę, tak Panie, nauczmy z Tobą.
sam, bo zaufałem Tobie dziś i pójdę tam, dokąd poszesz mnie. Dziękować pragnę Ci. Dziękować pragnę Ci, Panie, za to, że jesteś tak blisko mnie. Podzielić taką bardzo osobistą piosenką, bo powstała ona wtedy, kiedy ja bardzo chciałam wszystkim dookoła udowodnić, że to, co o mnie wiedzą, to jest totalna nieprawda i chciałam wszystkim powiedzieć o tym, jak ja bardzo cierpię, że jakieś rzeczy, które są nieprawdziwe, zostają przypisane mojej osobie. I wiecie co, jak usiadłam nad pustą, pamiętam ten dzień, jak usiadłam nad pustą kartką papieru, pomodliłam się o to, żeby to była piosenka, która coś wniesie, coś będzie znaczyć, ten tekst. I zaczęłam pisać o Jezusie i uświadomiło mi to, że naprawdę czasem nam się wydaje, że nie wiem, że Jezus nie jest w stanie się odnieść do tego, przez co przechodzimy, albo że to, co my przeżywamy, jest tak odległe, a okazało się, że w ogóle nie. I no dobrze, posłuchajcie, potem będę gadać. Najpierw posłuchajcie.
że wszystko to, czego szuka świat, to znajdzie i zobaczy dom. Świat znajdzie wreszcie dom i pozna go. Udało się przerwać. To mów. Dobrze. Słuchajcie, to jest naprawdę dobry czas, prawda? Tak. I cieszymy się, że macie dobry czas, bo chcieliśmy taką atmosferę stworzyć na zjeździe. Ale nie wszyscy mają teraz dobry czas. Wielu ludzi wokół nas cierpi. Taki jest ten świat. On nie jest doskonały, my zmierzamy do doskonałości. I całe szczęście, że ta doskonałość jest pewna, bo Pan Bóg to obiecał. I dlatego nie chcemy stać obojętnie i wybraliśmy ten moment, żeby powrócić do tego głównego celu, dla którego tutaj jesteśmy na tym koncercie. Nie tylko uwielbienia Boga, ale również pomocy komuś, kto potrzebuje tej pomocy, a jest nim Patryk. O Patryku kilka słów już powiedziałem. Patryk jest mi bardzo dobrze znany. Z Patrykiem spotkałem się kilka lat temu po koncercie, który w jego domu miał zespół Emaus. Jest tutaj Marek. Ja, Marku, ciebie poproszę, żebyś mógł kilka słów więcej powiedzieć. Zapraszamy Ale cię. Z Patrykiem spotykaliśmy się i Patryk razem ze mną mógł poznawać Pana Boga. I jego życie zaczęło się zmieniać. I nadzieja wkroczyła w jego życie. Choroba, na którą chory jest Patryk, nazywa się mukowiscydoza. Ja przepraszam, Marku, że ja powiem kilka słów, ty później powiesz tego, czego ja nie wiem. To jest naprawdę bardzo okrutna choroba. Ludzie rodzą się i nie ma na nią lekarstwa. I w Polsce ludzie niestety nie żyją zbyt długo z tą chorobą. Taka średnia, ona jest bardzo okrutna. Między 20-22 lata. W Polsce. Patryk ma 17 lat. Lubi grać na gitarze. Jest bardzo radosnym chłopakiem. Tworzy strony internetowe. Jest aktywny na Facebooku. Ale jest chory. Nie może chodzić do szkoły. Zapomnijcie o jakimkolwiek rowerze, na którym mógłby jeździć Patryk, ponieważ ma problem z oddychaniem. Czasem problemem dla Patryka jest pójść z pokoju do pokoju. I teraz sytuacja już nie tylko jest zła, o tyle, że Patryk się źle czuje i kaszle. Wiecie, to nie jest tym razem zbiórka pieniędzy, dlatego że kogoś boli noga, ale może go nie boleć, albo boli oko, a będzie później lepiej widział. Teraz życie Patryka jest w bardzo dużym zagrożeniu. Nawet były takie momenty, że wisiało na włosku. Marku.
to hasło, które tutaj nam przyświeca, rewolucja, taka refleksja mi przyszła, że w życiu Patryka to nie było tak, że nagle pojawił się problem, on się z tym problemem urodził. Jego mama tutaj, wiem, że na tej sali jest zarówno brat Patryka starszy, jak i jego szwagier, ale mama Patryka walczyła o jego życie od samego jego początku. Dzisiaj są razem w szpitalu w Rabce, również razem, dlatego że ta choroba spowodowała, że Patryk wymaga naprawdę ciągłej opieki. Mukowiscydoza, nie chciałbym się rozwodzić na temat tej choroby, ale jest chorobą, która powoduje takie zmiany, przede wszystkim w układzie oddechowym, które stopniowo narastają i deformują także wiele innych narządów, organów, które są niezbędne po prostu do tego, żeby żyć. Ilość leków, które Patryk musi przyjmować. Kiedy kilka dni temu, właściwie tydzień temu, kiedy jeszcze był w Centrum Zdrowia Dziecka, pamiętam, kiedy wstał i wyszedł do łazienki i kiedy wrócił, jego dłonie, jego usta, wszystko było sine, dlatego że ze względu na niedotlenienie musiał natychmiast mu być podany tlen. Ja powiem tak prosto, kiedy to już w sumie 4 lata temu poznaliśmy, wspólnie byłeś tam, Marku, na tym domowym koncercie u Patryka. Nikt wtedy nie myślał, że to się tak potoczy, dlatego że wygląda normalnie wtedy, kiedy się dobrze czuje. Ale kiedy pamiętam rok temu rozmowę z nim, w 2010 roku na kampie Patryk razem z mamą weszli do jeziora i przyjęli, zawarli przymierze z Panem. Cudowny moment to był, ale w zeszłym roku Patryk, siedząc w Centrum Zdrowia Dziecka, powiedział mi takie zdanie: ja przestałem się bać śmierci. Ania przed chwilą zaśpiewała, jakiego cudownego Boga mamy. I wiecie, czasami można powiedzieć, że niewiele jesteśmy w stanie jako ludzie zrobić. Patryk musi zostać zakwalifikowany do przeszczepu płuc, patrząc na to w realiach ludzkich, bo przeszczep jest jedynym w tej chwili ratunkiem, jedyną szansą na przedłużenie mu życia, na przedłużenie. Transplantacja może być wykonana albo w Wiedniu, albo, jeżeli stanie się cud, to w Polsce, w której już wykonano 3 transplantacje. W Polsce żyje około 12 osób po przeszczepie płuc. Wiele z nich cieszy się całkiem dobrym zdrowiem i naprawdę fantastycznie funkcjonuje. Ale koszt transplantacji na ten moment to jest w granicach 125 tysięcy euro. Ale Ania śpiewała, że mamy cudownego Boga. Każdy z nas ma cudowne serca i tysiące możliwości, z których możemy korzystać. Powiem wam, dzisiaj rano o godzinie 6 byłem w Tarczynie, w którym mieszka na co dzień Patryk. I koledzy i koleżanki z jego szkoły, z tak zwanej miejskiej, młodzieżowej rady miejskiej, postanowiły dzisiejszy dzień nazwać Dniem Patryka w Tarczynie. I ci ludzie, uzyskawszy zgody wszystkie, dlatego że współpracujemy tutaj ściśle z HSH, dzisiaj od rana chodzą po Tarczynie, nagłaśniając sprawę Patryka, zbierając pieniądze. To naprawdę nie jest poza możliwościami. Ostatnie zdanie. Jest taka bardzo prosta, piękna pieśń, która mówi: kilka ciepłych słów, jeden czuły gest, czyjś może odmienić los. To nie jest ważne, ile w stanie jesteś włożyć w tej chwili do koperty, ale ważne jest to, abyśmy nie zapomnieli o Patryku, kiedy wrócimy do domu. Teraz zachęcam was, abyście otworzyli swoje serca i kieszenie, ale przede wszystkim serca wtedy, kiedy wrócicie do domu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Mamy teraz osoby z kopertami. Chcielibyśmy, żeby te koperty mogły swobodnie krążyć między rzędami.
Chcę również powiedzieć, że jeżeli nie macie teraz przy sobie pieniążków, my jeszcze później z tymi kopertami pojawimy się gdzieś tam na dole, w różnych momentach. Wtedy, kiedy będzie dla was dogodny moment i portfel będzie w zasięgu ręki. Tak, będziemy jeszcze później również zbierali. To jest ogromna suma pieniędzy i zdajemy sobie sprawę z tego. Natomiast jeżeli dołożymy tą cegiełkę do pomocy, to chcielibyśmy te pieniążki wraz z naszymi modlitwami i takimi ciepłymi pozdrowieniami przekazać na rzecz Patryka. Ale chcę jeszcze taką jedną bardzo pozytywną myśl wam powiedzieć. Patryk jest naprawdę wierzącym człowiekiem i on przyjaźni się z Bogiem. On czeka na spotkanie z Bogiem. I to nasze życie tutaj, raz dłuższe, raz krótsze, raz bardziej kolorowe, raz szare. Ale każdego z nas to życie w pewnego dnia się skończy i wtedy będzie mogło zacząć się to lepsze życie. I to jest myśl, którą Patryk żyje i cieszy się. Ale my chcemy dać coś, co mamy, żeby pomóc Patrykowi cieszyć się jeszcze tutaj, teraz, na tej ziemi. To będzie nasze świadectwo wiary naszego Boga, który jest mocny, potężny. Amen. To nie jest jeszcze koniec koncertu, tak? Także oddajemy głos. Tak, aczkolwiek wiem, że jeszcze jest dalsza część programu, w związku z czym chcieliśmy zaprezentować wam ostatnią piosenkę, natomiast na koniec, tak teraz tu przepraszam, dyskutowaliśmy i chcieliśmy jeszcze raz z wami zaśpiewać piosenkę, którą zaczynaliśmy koncert. Mieliśmy inny plan, ale myślę, że dobrze będzie zakończyć przynajmniej tą część wieczoru myślą, że nasz Bóg jest wielki i większy niż wszystko inne. Amen. Ale póki Amen. Co jeszcze jedna piosenka o tym, że chcę być taki jak ty. Krzyś Słomski na wokalu. Spraw bym był jak ty, tato, spraw bym.
bym był jak ty. Tato, spraw bym był jak ty. Ojcze, spraw bym był jak ty. Uczyń mnie takim jak ty. Chcę, ja chcę być taki jak ty. Jak każdy syn czy córka, być taki sam jak mój ojciec. Ja chcę być taki jak ty. Na szale położę wszystko, jeśli uczynisz mnie tylko takim jak ty. Kochani, młodzież nam się pospała już, w związku z czym proponuję, jeżeli macie ochotę, bo to oczywiście nie jest żaden obowiązek, ale na koniec mamy jeszcze kilka pieśni, na pewno będzie okazja kiedyś się jeszcze spotkać i wspólnie powielbiać Boga, ale teraz chciałam wrócić do tej pierwszej piosenki, żebyśmy z taką myślą dzisiaj i każdego dnia zamykali oczy. Mamy naprawdę wielkiego Boga, który robi ogromne cuda i to, o czym dzisiaj też mówił Bobby, że kiedy stajemy w lustro, kiedy zaczynamy myśleć o tym, z czego Bóg nas wyciągał i gdzie byliśmy, jacy byliśmy, zanim On przyniósł rewolucję w naszym życiu, to wtedy dopiero widzimy, że naprawdę się wydarzyło coś bardzo ważnego. Zachęcam was do tego, żeby naprawdę pomyśleć o tym, jakiego wielkiego Boga mamy, większego niż wszystko. Amen. Jeszcze raz, Marku, dziękujemy. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że mogliśmy tutaj dzisiaj być. Mam nadzieję, że czujecie się tak samo uniesieni jak my tutaj. Życzę wam cudownego jutrzejszego dnia, bo wiem, że to dla was jeszcze nie koniec. Będziecie dzisiaj na pewno wszyscy w naszych modlitwach. A póki co oddajmy chwałę Bogu tą pieśnią. Jeżeli macie ochotę, możemy wstać, podnosić ręce, głosy do naszego Boga. Za to wszystko, co się tu dzieje. Wodę przemieniłeś wino, ślepemu przywróciłeś wzrok i nie dorówna tobie nikt. Światłością rozjaśniasz rok, z popiołów wznosimy się. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest wielki.
Całego serca muszę ich przedstawić. Mateusz Dalidzionek, bas. Duże brawa. Michał Misiek, Żeńca. To dziwne pudło, ale normalnie na co dzień perkusista. I Krzyś Słomski, klawisze, świetny wokal. Naprawdę, kochani, to jest troje wspaniałych... Trzech, przepraszam, powiedziałam troje. To jest trzech cudownych facetów, którzy kochają Boga i jestem naprawdę, pozwólcie, że taką prywatę ja sobie zrobię, że to jest dla mnie zaszczyt z wami grać. O, i już. To już wszystko, dziękujemy wam bardzo. A to jest Ania, ona jest też fajna. Super. Tomku, jakieś cyferki masz? Tak. Może byśmy jeszcze raz koncert od początku puścili. Na pewno będziemy mieli nagrania. Wiem, że był Piotr. Wiem, że wszystkie te kamery gdzieś będziemy mogli jeszcze sobie powtórzyć te chwile. Natomiast tak, dzierżę w dłoni koperty i nie uwierzycie. Nie uwierzycie, jak wam podam sumę, jaką zebraliśmy.
Uwaga, jest to 2188 zł i 80 groszy. Jeszcze nie wszystko. I to jest tylko jedna koperta, a jeszcze mam dwie, w których nie zostały policzone pieniążki. Z jednej koperty 2000 prawie 200 zł. Także... A jeszcze pójdziemy na dół. Chwała panu. Chwała panu. Tak. Chciałeś coś powiedzieć. Myślę, że tak obfitą ucztę duchową i muzyczną i w każdym wymiarze chcielibyśmy jeszcze raz podziękować naszemu Bogu za to, co już się wydarzyło, dziękować za te dobre plany, które ma na przyszłość dla nas i wierzę, dla Patryka też. Tak, tym samym kończymy jakby tą duchową część naszego programu. I jeszcze raz w modlitwie będziemy chcieli podziękować przede wszystkim Bogu, że był z nami, również zespołowi, który wraz za nią tutaj przyjechał. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni i samemu pastorowi Bobiemu za to, że również służył nie tylko słowem, ale i pieśnią. I dlatego powstańmy do modlitwy, skłońmy nasze czoła i podziękujmy Bogu. Panie Boże, jeszcze raz przychodzimy z wdzięcznością naszych serc. Jesteśmy naprawdę poruszeni tym, jak zmieniasz ludzi. Tym, jak ci ludzie opowiadają o Tobie, jak śpiewają o Tobie. Jaka niezwykła różnica jest w tym życiu kiedyś, a tym życiu teraz. I to, Panie, wszystko dzięki Tobie i za to jesteśmy wdzięczni. Za tą każdą zmianę, którą dzisiaj dokonałeś w naszym życiu. I Panie, teraz szczególnie też chcemy prosić za Patrykiem, za tym, abyś w jego życiu dokonywał niezwykłych zmian. W jego życiu duchowym i w jego fizycznym życiu. Panie, żebyś go dotykał swoją uzdrawiającą ręką. Uzdrawiał, sprawiał, aby on mógł cieszyć się społecznością z Tobą. Aby mógł mieć świadomość, że ma wokół tylu życzliwych ludzi, którzy chcą pomóc. Drogi Panie, tak bardzo dziękujemy za to wszystko, co Ty nam dajesz, a my możemy przekazywać dalej. Tak bardzo dziękujemy za te dobre wiadomości, które mamy o zbawieniu w Tobie, bo to najlepsza wiadomość, jaka mogła do nas dotrzeć. Chcemy opowiadać innym, jakiego wspaniałego Boga mamy. Jaka wielka radość jest w naszych sercach, że mogliśmy się o tym dowiedzieć. Panie, bądź wywyższony tą muzyką, która gra w naszych sercach. Niech Duch Święty mieszka w nas. Niech Duch Święty spoczywa na wszystkich ludziach, którzy szukają Ciebie. Panie, aby mogli otworzyć swoje oczy i zobaczyć, jakim niezwykłym jesteś. Panie, dziękujemy za wszystkie błogosławieństwa i prosimy o więcej, abyśmy mogli również my przekazywać innym te błogosławieństwa, które otrzymujemy od Ciebie. Niech będzie Tobie chwała, Panie. I uczyń więcej niż te wszystkie słowa, niż wszystkie nasze modlitwy, bo takim wielkim i potężnym Bogiem jesteś. Amen. Amen, amen. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za to, że były zespół i Bobby oraz wy wszyscy, którzy dopisaliście na tym koncercie.